Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą, mówił. Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Święty Tomasz z Akwiną wyróżniał trzy rodzaje wiary. Pierwszy rodzaj to wierzyć, że Bóg istnieje. Jednak to nie jest wiara, do której wzywał Pan Jezus. W liście świętego Jakuba czytamy. Wierzysz, że jest jeden Bóg. Dobrze czynisz. Lecz demony też wierzą i ze strachu drżą. Drugi rodzaj wiary to wierzyć Bogu, mieć do niego zaufanie. To oznacza być przekonanym, że Bóg jest obecny w moim życiu, błogosławi moim dobrym zamierzeniom i potrafi z nieszczęścia, które mnie spotyka, wyprowadzić dobro. Zatem nic nie może mnie załamać. Źródłem takiego zaufania Bogu jest ciągłe poznawanie go przez czytanie Ewangelii by Bóg stał się mi bliski, bym Go usłyszał, co chce powiedzieć do mnie, a nie żebym opierał się na własnych wyobrażeniach o Bogu i Jego słowach. Tutaj potrzebna jest fascynacja poznawanie Boga. To wiele bardziej interesujące niż skupianie się na sobie. Nie możemy mieć zaufania do Boga, jeśli nie mamy pasji poznawania Go. Nie chcemy być blisko Niego, bo przecież bycie z osobą rodzi zaufanie. Nie możemy ufać komuś, przed kim czujemy strach, o kim myślimy, że może nas skrzywdzić. I trzeci rodzaj wiary według św. Tomasza to credere indeum – wierzyć w stronę Boga. To oznacza taką wiarę, która wyzwala w człowieku działanie. Po uwierzeniu w Ewangelię nie mogę już pozostać w tym samym miejscu. Słyszę zaproszenie mojego Pana do jakiejś misji. Jezusowe słowa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to wezwanie właśnie do takiej wiary, która wyzwala silną wewnętrzną potrzebę wypełnienia Jezusowego wezwania. Zatem wiara to proces od przekonania o istnieniu Boga poprzez zaufanie Mu, aż do zmiany życia w stronę Jego Słowa, w stronę Jego Ewangelii. Ten ostatni rodzaj wiary jest przejawem prawdziwej duchowej dojrzałości, jeśli przyjmuje Ewangelię. Nie mogę tkwić w miejscu. Ta misja, do której wzywa mnie Pan, nie musi być od razu wielka i może polegać na pomocy komuś, porozmawianiu z kimś samotnym, nawet na zwykłym uśmiechu.